znowu ta góra tutaj mi... Dobra, tak kostium wygląda na mnie. Kolejny czarny strój. Tutaj mam ten... Proszę, okej. Oh my, this is a big fail. Dzień dobry, witamy w kolejnym dniu, w kolejnym filmiku. Filmiku, gdzie ja spróbuję różne kostiumy. Zamówiłam sporo z HM-u. No i chciałam wypróbować i zobaczyć, które na mnie dobrze wyglądają, które trochę mniej. Wiem, że jest teraz okres właśnie taki wakacyjny. Wiem, że teraz ciężko też zawsze znaleźć kostiumy. Może online, to chciałam wypróbować i pokazać Wam, jak to na mnie wygląda. No i może wybierzemy jeden, który na mnie najlepiej wygląda. Resztę oczywiście, bo nie potrzebujesz tyle kostiumu, resztę oddam. No, ale... Zapraszam do oglądania takiego haulu z kostiumów. Jeśli chodzi o mój głos, to bardzo Was przepraszam, ale po prostu to jest symptom alergiczny teraz. A teraz jest sezon alergiczny, no i po prostu alergia mnie złapała. I dlatego tak mówię, a nie inaczej, ale nie o tym film. Film o kostiumach. Zapraszam do oglądania. Ogólnie mam problem z wybieraniem kostiumów, bo czuję, że każdy podkreśla takie moje... Podkreślam mój brzuch, czy coś, czy celulit, czy wszystko widać w tym kostiumie. No ale też jedno z barierów, żeby po prostu samoakceptacji i kochanie swojego ciała i tak dalej, to jest nagrywanie ten film i dlatego też to robię, bo nie jestem modelką, w ogóle nie jestem modelką, ale nie jestem, nie mam rozmiar 0, nie mam rozmiar 2 i też nie mam rozmiar 13-14 i zauważyłam, że teraz bardzo często są pokazywane kostiumy albo dla takich najzgrabniejszych ludzi, albo ludzie, którzy są większe niż ja i bardzo rzadko widzę takie kobiety, które mają normalny, średni rozmiar i nie ma aż tego tyle w internecie, dlatego postanowiłam też to nagrać. Okej, pierwszy kostium to jest ten. Chciałam Wam tylko pokazać, że 89% jest z recycled polyester, rozmiar 40. Dobra, tak kostium wygląda na mnie. Powiem Wam szczerze, że no jest ok, troszeczkę się nie czuję komfortowo w biuście, bo no jednak ten biust się trochę zmienił po dzieciach. Jest troszeczkę niższy niż był kiedyś życie. Tył jest bardzo fajny i bardzo mi się podobają te falbanki i czuję, że te paski tak fajnie chowają i kryją ten brzuch, czy jest bardzo wygodny do pływania, tak? No i nie wiem, nie będę aż skakać czy cokolwiek, ale jest całkiem okej. Co sądzicie o nim? Moim zdaniem jest okej. Ja też, żebyście wiedzieli, mam tutaj dodatkową paskę, bo zostawiłam majtki na sobie po prostu. Ja zawsze jak mierzę kostiumy, to zawsze zostawiam. No, ale nie wiem, co sądzicie o nim. Dobra, kolejny kostium to wygląda tak. No, jestem... Zobaczymy. Zamówiłam go rozmiar L i też jest 88% to jest z recyklingowego poliestro, co też ciekawe. No i zobaczymy, jak będzie wyglądał. No i tutaj kolor jest bardzo fajny, jest taki trochę brokatowy, bym powiedziała. Bardzo wysoki, tutaj jest krój nogawek, jak widać. No i chowa mi ten brzuch trochę. Ale nie wiem, czy bym się komfortowo z nim czuła, szczególnie, że nie ma taki trochę lifting tutaj, wiecie, jest taki normalny tutaj. Tył tak się prezentuje. No jest okej, co sądzicie? No i tutaj jest kostium dwuczęściowy. To taki bardzo ciekawy wzór. Zobaczymy, jak wygląda. Tutaj mam ta góra. Ta góra dla mnie jest na pewno na nie. To jest, moim zdaniem, to jest ta góra dla mniejszego biustu. Po prostu czuję, że mi nic nie trzyma, nic nie ten. To dlatego ta góra nie jest, jest na nie. Ale dla mniejszych biustów myślę, że jest całkiem spoko.
Góra tego kostiumu mi się bardzo podoba, wycięcie jest bardzo wysokie, ale czuję, że właśnie przez to chowa to, co powinno, jakby, no trochę chowa mi ten brzuch. I też ten design jest bardzo fajny, bo jest taki głośny na lato, ale też taki bardzo taki fajny, zabawny. No muszę wam powiedzieć, że bardzo mi się podoba. Okej, znowu ta góra tutaj mi nic nie utrzymuje. Czuję, żebym cały czas się poprawiała, żeby się czuć komfortowo, ale bardzo ładnie podkreśla biust. To też czuję, że tutaj wyglądam, jakbym miała większy biust niż faktycznie mam. Znowu, tu jest ok, ale ta góra nie jest na 100%, co bym chciała. Dobra, kolejny kostium to wygląda właśnie tak. Fajny kolor, ale czuję, że mi tutaj za bardzo, nie wiem, uciska, nie podkreślę to, co powinno, plus przez to, że jest taki jasny, czuję, że bardzo, może nie prześwituje, no ale trochę jednak prześwituje mój brzuch i tutaj bardziej widać mojego brzucha. Co mi się podoba jest, że też te szelki są trochę grubsze, tył też jest bardzo fajny, jest ok, ale nie wiem, czy bym się na 100% w nim komfortowo się czuła. Jak myślałam, że tamte są wysoko wycięte, to dopiero jest wysoko wycięte, jak widać po prostu całą nogę mi widać, ale przez to wydłuża mi nogi, co czuję się bardziej skrawna. Kolor jest czarny, było kilka innych kolorów w tym kroju. Jak mówię, wszystkie kostiumy, które próbuję, to podlinkuję poniżej. Fajny jest ten krój, ale nie wiem, czy dla mnie, bo nie ma tutaj żadnych poduszek i czuję, że mnie to po prostu tutaj, czuję, żeby mi to przeszkadzało po prostu przy zabawie i bieganiu i tak dalej. Plus bym nie chciała mieć taką opaleniznę. Że wiecie, nierówną opaleniznę. No, ale z filtrami to może nie ten. Jestem ciekawy strój, ale nie dla mnie. Dobra. Potrzebowałam pomocy Johna, bo mi się tutaj rozkleiło, nie wiem. Powiem wam szczerze, że nie czuję się komfortowo. To miał być taki hit, bo góra jest rozmiar, jaki masz biustonosz, a czuję, że tutaj jest jednak trochę za ciasny i przez to mi się robi taka dodatkowa fałdka. No i te majtki myślałam, że będą trochę wyższe. Bardzo mi się podoba ten detailing, że jest taki scallop, jak tutaj widać, że jest takie... To mi się podoba, no ale nie jest to aż tak komfortowo, bo nie wiem, aż tak się komfortowo nie czuję w nim. Kolejny czarny strój, a tym razem to miał być taki, gdzie tutaj jest lekko taki ruching, żeby mniej było widać fałdki. Ale znowu, oprócz tego, że ten krój jest bardzo ciekawy, ja lubię takie kostiumy ogólnie, myślę, że wyglądają bardzo fajnie, ale tutaj są takie dwie poduszki, które już są nierówno, to wiem, że po kilku godzinach to by było nawet gorzej. Jakoś znowu nie czuję się na 100% komfortowo, chyba najbardziej ten pierwszy jest, który mi się najbardziej podobał do tej pory, no ale z drugiej strony też... Jak się patrzę w lustrze, bo tutaj akurat mam lustro, to się czuję, że ten bardzo ładnie na mnie wygląda. No ale nie wiem, nie czuję się aż tak dobrze jak na przykład w tym pierwszym. No i znowu paski. Jak mnie oglądacie przez dłuższy czas, to wiecie, że ja uwielbiam paski. A bardzo mi się ten kostium podoba. Myślę, że jest bardzo flattering, że ładnie w nim wyglądam. Oczywiście, co mi się też podoba, że tutaj są te grubsze paski. Wszystko mi trzyma, co powinno mi trzymać. Też te paski są w kostiumie adjustable, że można zmniejszyć, zwiększyć. Czuję, żebym mogła właśnie cały dzień bawić się z dziećmi i też po prostu mieć kostium na sobie, że jest taki wygodny. No jak mówię, też czuję, że jest taki fluttering. I tył jest też taki fajny zabudowany, że jak mówię, że można pobiegać, pobawić się, bo to dla mnie to też jest ważne, żeby nałożyć ten kostium i trochę pohulać z dzieciakami, bo wiecie, czemu nie?
kolejny czarny kostium. Powiem wam szczerze, że bardzo mi się podoba. Myślę, że jest bardzo znowu taki flattering tutaj na brzuszku, że chowa, jakby maskuje trochę ten mój brzuch. Tył też jest całkiem fajny. Te górne szelki są adjustable, że można je zwiększyć, zmniejszyć. Jedynie czuję, że mnie trochę to spłaszcza tutaj na górze, że nie podkreśla, tylko ono mnie tutaj spłaszcza i przez to nie jestem na 100% na tak, jeśli chodzi o ten kostium. No, ale to jest też ciekawa opcja i też się czuję, że znowu bym mogła w tym kostiumie biegać. Może nie aż tak się schylać, bo jednak ta góra, jak mówię, no dla mnie ta góra by była fajniejsza, jakby była bardziej tak. Może właśnie to, jakbym miała mniejszy rozmiar, to by tak się zrobiło, bo tutaj mam dodatkowy materiał. No ale zamówiłam L-kę w tym, ale jak mówię, nie jest ten kostium wow, ale może dla was też, jak macie mniejszy biust, to może myślę, że okej. I też jak nie karmiliście, to też może być okej. Okej, kolejny czarny. Nie, jest dla mnie po prostu i tutaj w ciele za krótki, bo czuję, że bym musiała go pociągać cały czas i potem niekomfortowo się tutaj czuję, lub tutaj się niekomfortowo czuję, to ten kostium jest, no nie. Oh my, this is a big fail. Dobra, muszę wam to pokazać. To jest taka koszulka, niby kostium i trzeba to wszystko zawiązać, ale to jest takie, nie, po prostu nie. Okej. Ten kostium jest bardzo taki, moim zdaniem najbardziej taki klasyczny. Tył jest taki. Ten ruching z przodu jest taki ciekawy, bo niby chowa ten brzuch. High cut, żeby miał, wydłużał te nogi trochę. A trzyma biust okej, nie jest to jakiś. Jak ktoś ma większy biust ode mnie, to nie wiem, czy by się komfortowo czuł. No i ogólnie jest okej, ale nie jestem. Myślę, że ten pierwszy i ten niebieski najbardziej mi się podobał z tych wszystkich, bo to jest już ostatni. No, co sądzicie? Dajcie znać w komentarzach poniżej. Jestem bardzo ciekawa, który jest wasz ulubiony i też w jakim sklepie kupujecie wasze kostiumy. Dajcie znać poniżej, może też zrobię stamtąd try on haul. Dajcie znać, czy lubicie też takie filmiki. Dobra, już jestem w normalnych ciuchach. Muszę wam powiedzieć, że o wiele komfortowo się czuję przed kamerą, jak mam t-shirt i spodnie nałożone i tak dalej. Ale powiem wam szczerze, że w tym roku chcę jakby przejść przez tą barierę, że się niekomfortowo czuję w moim ciele, że się źle czuję i tak dalej. I mam po prostu taki motto, wear the damn swimsuit. Po prostu nałóż ten kostium kąpielowy, pobaw się z dzieciakami, masz tylko jedno ciało, akceptuj to go i wszystki, cały celulit i zmarszczki i fałdki i w ogóle. No bym chciała to akceptować u siebie, bo wiem, że jak widzę zdjęcia od 5-10 lat, to czuję, że wow, naprawdę miałam ładne to ciało, o co mi chodziło? I znowu, tak po prostu muszę przejść tą barierę, przekroczyć tą barierę i chcę was zabrać ze sobą, bo mamy tylko jedno ciało. Możemy też chcę schudnąć i tak dalej dla własnego zdrowia i ja to rozumiem jak najbardziej, ale nie wiem, ten czas z dziećmi przy basenie, czy ten czas z dziećmi na plaży, żeby się pobawić, to tylko mamy raz i skupiamy się na tym, a nie to, że mamy fałdki. No, i lub celulit, lub cokolwiek, bo każdy z nas coś ma. Dobra kochani, jak ten filmik wam się podobał, to kciuki do góry. Jak jesteście pierwszy raz na kanale, to zachęcam was do zasubskrybowania poniżej. I jak zawsze Matylda i ja i nasza baby Emma i John życzymy wam miłego, pięknego, fantastycznego dnia. Pa!